Andur. Przyszłość jest w naszych rękach. Andur to firma założona w 1978 roku przez Stanisława Urbańskiego we Włocławku jako zakład ślusarski i napraw wag analitycznych. Po roku działalności głównie napraw wag analitycznych zainwestowano w budowę nowego budynku w Dobrzyniu nad Wisłą oraz w zakup tokarki uniwersalnej, dzięki czemu zakład rozpoczął produkcję części dla dużych firm państwowych. Kolejne lata to dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Pojawiły się nowe urządzenia. W 1989 roku park maszynowy poszerzony został o pierwszą tokarkę rewolwerową, co pozwoliło zwiększyć wydajność i poprawić jakość produktów. W 1985 roku po ukończeniu szkoły do zakładu ojca dołączył syn Andrzej. Produkcja rozwija się i rośnie grono odbiorców. Rok 1989 niesie za sobą duże zmiany. Rodzinna firma przekształca się w spółkę cywilną pod nazwą Andur. Wzbogaca się w pierwszy nowy automat tokarski AWA 10M. Jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce Andur uzyskał niskooprocentowany kredyt z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. W kraju nastał czas reform i przekształceń własnościowych, a dla firmy Andur okres nowych wyzwań i zmian technologicznych. Rozpoczyna się wytwarzanie mniejszych i bardziej precyzyjnych części w dużo większych seriach. Po 10 latach przedsiębiorstwo dysponuje już 32 automatami tokarskimi krzywkowymi, a produkcja wzrasta z roku na rok. Odpowiadając na wysokie wymagania jakościowe klientów, Andur nabywa pierwszy automat CNC ukraińskiej produkcji IW340. W ciągu roku przybywają jeszcze dwie takie maszyny, a przedsiębiorstwo Andur zyskuje wysoką pozycję na rynku producentów części toczonych dla wielu gałęzi przemysłu. Właściciel firmy, wiążąc jej przyszłość z automatami CNC i szukając nowinek technicznych, odwiedza targi obrabiarkowe. Park maszynowy przedsiębiorstwa Andur wzbogaca się o dwa nowe urządzenia Tornado A50 firmy Colchester. Wzrastający popyt rynkowy na wyroby firmy Andur obliguje do modyfikacji istniejącej bazy maszynowej na bardziej wydajną i precyzyjną dzięki maszynom japońskiej firmy Star Micronics. Łącznie zakupiono 15 takich urządzeń. Wdrożony w 2003 roku system zarządzania jakością i uzyskany certyfikat jakości ISO 9001-2008 potwierdza wysoką klasę produkowanych elementów precyzyjnych oraz obsługi produkcji. W 2013 roku został wdrożony system zarządzania 1400-2004 w zakresie obsługi skrawaniem na automatach tokarskich, co podkreśliło, że ważną drogą, którą firma Andur chce podążać, jest dbałość o środowisko i proekologiczna, nowoczesna produkcja. Dział kontroli uzyskał w 2007 roku nową maszynę pomiarową 3D firmy Mitutoyo, a w 2013 roku chropowatości omierz, co usprawniło nadzór techniczny podczas procesu produkcji. Kolejne nowum to nowoczesna myjka do części włoskiej produkcji Firmimatic. W roku 2014 firma powiększyła swój park maszynowy o najnowocześniejszą obrabiarkę CNC Nakamura WT-150 oraz nowoczesny wyciąg mgły olejowej. Kilkuletnia kooperacja z firmą Danfoss Polska wymagała pod koniec 2009 roku przeniesienia dwóch linii produkcyjnych łącznie z japońskimi automatami Nakamura NTM, tak aby sprostać wymaganiom właśnie tej firmy. Obecnie firma Andur posiada 20 wysokowydajnych automatów CNC Star, Nakamura, Miyano, Tsugami, Tornado. W 2012 roku do spółki Andur dołącza Bartłomiej Urbański, syn współtwórcy i jednocześnie trzecie pokolenie założycieli, co nadało tempa rozwijaniu się przedsiębiorstwa. W 2014 roku firma Andur, spółka cywilna, wzięła udział w unijnym projekcie Dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem, wprowadzenie energooszczędnych technologii produkcyjnych oraz rozwiązań filtrowentylacyjnych do eliminacji emisji mgły olejowej w Andur Spółka Cywilna, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku. Wartość projektu to 1 632 197,70 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wynosi 70%.
zgłaszany projekt zaspokoił potrzeby wnioskodawcy związane z dostosowaniem firmy do wymogów ochrony środowiska w perspektywie przynajmniej 5-letniej. Celem głównym zgłaszanego projektu było zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne Andur Spółka Cywilna. Cel ten został zrealizowany poprzez nabycie innowacyjnych środków trwałych oraz wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem. Pierwszym z nabytych środków trwałych był nowoczesny automat tokarski – Centrum Tokarskie. Maszyna ta charakteryzuje się relatywnie niskim zużyciem energii. Ponadto urządzenie to cechuje się wysoką precyzją pracy, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia materiałów produkcyjnych. Ponadto w ramach zgłaszanej inwestycji została zakupiona nowatorska technologia wyciągu mgły olejowej. System ten pozwoli ograniczyć straty mgły olejowej, która obecnie ulatuje do atmosfery. W związku z tym zużycie oleju w spółce wnioskodawcy spadło o 20%. Ważne jest, że odzyskany przy użyciu tego systemu olej może być użyty ponownie w procesie produkcyjnym. W związku z tym nastąpiła redukcja zanieczyszczeń, jak i zużycia materiałów produkcyjnych. Celem firmy Andur jest wzmacnianie swojej pozycji rynkowej jako producenta precyzyjnych elementów toczonych dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. samochodowego, elektronicznego, budownictwa, automatyki i innych. W 2011 roku zapadła decyzja o budowie nowoczesnej hali produkcyjnej wraz z biurem o powierzchni 3,5 tysiąca m2. Stosując w tej inwestycji oświetlenie LED, nowoczesne systemy wentylacyjno-grzewcze oraz odnawialne źródła energii, firma Andur jest klasyfikowana jako przedsiębiorstwo przyjazne naturze, co potwierdza certyfikat ISO 1400-2004.